Katowickie panewniki mają swoją szopkę, a murcki swoją. To murckowskie Betlejem, które znajduje się w ogrodzie pana Filipa Bałazego. Nie brakuje żywych zwierząt i oczywiście figur związanych z Narodzeniem Pańskim. Jak byłem mały zaczynało się od małych figurek z gazety. Babcia zbierała mi te figurki, no i tak się narodził potem pomysł czegoś większego. Ale jak też byłem mniejszy, młodszy, to z babcią co roku jeździliśmy po katowickich kościołach. Zawsze wrażenie robiła ta szopka w panewnikach, i marzeniem było mieć małe panewniki u siebie w domu w Murckach. No i tak te marzenie się spełniło. Murckowskie Betlejem mieszkańcy mogą oglądać już trzeci rok z rzędu. Można tu zobaczyć m.in. owce, trzy kozy, króliki różnych ras, gołębie i bażanty. Szopka powstała z drewna, które pan Filip pozyskał z pobliskiego tartaku. Od początku października te prace trwały, bo to trzeba było przywieźć drewno. Tego się też nie robiło ciągle w przerwie pomiędzy zajęciami na uczelni, jak był Chwila wolnego czasu to się dobudowało, no i tak powstało te Murckowskie betlejem. Mieszkańcy mogą odwiedzać Murckowskie betlejem do lutego, później trafi do garażu, ale najprawdopodobniej wróci na kolejne święta Bożego Narodzenia.